Jan Kuncewicz urodził się w 1580 roku we Włodzimierzu Wołyńskim na Ukrainie, wówczas w Rzeczpospolitej, w mieszczańskiej rodzinie prawosławnej. Ojciec był ławnikiem miejskim. Rodzice byli ludźmi bardzo religijnymi. Wiele lat później Jan wspominał ważne wydarzenie z lat dziecięcych, kiedy będąc z matką w cerkwi dowiedział się, czym była ofiara krzyżowa Jezusa, zauważył spadającą z krzyża iskrę i za chwilę poczuł, jak ta iskra przenikła do jego serca. Od tego momentu ukochał liturgię. Przez kolejnych 20 lat nie opuścił żadnego nabożeństwa w cerkwi. Początkowo uczęszczał do szkoły katedralnej w rodzinnym mieście, gdzie nauczył się czytania i pisania zarówno w języku starocerkiewnosłowiańskim, jak i w języku polskim. Później rodzice, którzy chcieli, by zajął się kupiectwem, wysłali go do Wilna, gdzie terminował u znanego kupca Jacentego Popowicza. Tam zetknął się z unitami, katolikami obrządku wschodniego, którzy w Wilnie sprawowali liturgię w cerkwi Świętej Trójcy. Na wschodnich rubieżach ówczesnej Polski, które były terenami granicznymi między prawosławiem na wschodzie a katolicyzmem na zachodzie, żyło wielu unitów. Kościół grecko-katolicki sprawuje kult w rycie bizantyjskim, jednak uznaje zwierzchność papieża oraz przyjmuje wszystkie dogmaty katolickiej wiary. Młody kościół unicki był bardzo atakowany przez prawosławie, popierany przez kozaków i Moskwę. Dochodziło wielokrotnie do czynów zbrojnych. Unici byli traktowani jako odstępcy od wiary i zdrajcy. Wojsko atakowało unickie cerkwie, a hierarchowie usiłowali osadzić duchownych prawosławnych w parafiach unickich. Jan Kuncewicz w roku 1604 wstąpił do unickiego zakonu bazylianów i złożył śluby w monasterze świętego Jerzego. Od tego czasu nosił imię Jozafat. Jako brat zakonny Jozafat kształcił się w niedawno założonej Akademii Wileńskiej, gdzie studiował filozofię, teologię, język starosłowiański i liturgię. W 1609 roku otrzymał święcenia kapłańskie i został magistrem nowicjatu. W roku 1613 powierzono mu funkcję przełożonego klasztoru i kościoła bazylianów w Wilnie, którą pełnił z wielkim zaangażowaniem. W latach 1614-1615 towarzyszył metropolicie halicko-kijowskiemu w podróży wizytacyjnej do Kijowa. Po drodze Jozafat zdołał pozyskać dla Unii wojewodów połockiego i nowogrodzkiego oraz ufundować klasztor bazylianek w Krasnym Boże. W roku 617 został mianowany arcybiskupem Połocka po zmarłym właśnie tamtejszym metropolicie. Święcenia biskupie otrzymał 12 listopada 1618 roku w Wilnie, po czym wyruszył do Połocka, by odbyć ingres. Zapisał się w pamięci współczesnych jako niezwykły arcybiskup, który nosił stale habit zakonny, nigdy nie jadł mięsa, mieszkał w jednej izbie, którą dzielił jeszcze z pewnym bezdomnym. Dla siebie niczego nie potrzebował, natomiast troszczył się o podwładnych i walczył o przywileje dla duchowieństwa unickiego. Dbał o splendor nabożeństw liturgicznych, niezmordowanie głosił Słowo Boże, przemawiał do ludu przy każdej okazji. Szczególną zaś opieką otaczał chorych i ubogich. Był zwolennikiem wczesnej i częstej komunii świętej. Często wizytował placówki i kapłanów. Dla duchowieństwa ogłosił konstytucję, składające się z 48 przepisów postępowania oraz dodatkowo z 9 paragrafów dla tych, którzy by łamali prawo. Dla mniej wykształconych kapłanów ułożył katechizm jako podstawę do nauczania. Wprowadził obowiązek odprawiania codziennej świętej liturgii. Od swoich kapłanów żądał odmawiania brewiarza i comiesięcznej spowiedzi. Wysyłał do nich pisma wyjaśniające różnice między katolicyzmem a prawosławiem. Nie trudno się dziwić, że taka aktywność biskupa budziła niezadowolenie przeciwników Unii z Kościołem Rzymskim. Potężną kampanię przeciwko Jozafatowi wytoczył patriarcha Jerozolimy, który tajnie przybył jako delegat prawosławnego patriarchy Konstantynopola. Mianował biskupem prawosławnym Meleckiego Smotryckiego, który usiłował przekonać wiernych, że jest jedynym prawosławnym biskupem na Białorusi. Pamiętać trzeba, że lud tych terenów był w większości niepiśmienny i z pewnością nie rozumiał sporów doktrynalnych. Prawosławni podgrzewali nastroje nacjonalistyczne i szkalowali arcybiskupa Kuncewicza jako zdrajcę cerkwi.
Kiedy Jozafat musiał w roku 1621 udać się na Sejm do Warszawy, wroga mu kampania tak dalece się wzmogła, że zastał po powrocie wzburzone przeciw sobie wszystkie miasta. W końcu uknuto spisek na jego życie. W październiku 1623 roku udał się do swojej sufraganii, do Witebska. Rankiem 12 listopada, zaraz po odprawieniu mszy świętej, został napadnięty i zabity. Sponiewierane ciało Jozafata utopiono w Dźwinie. Męczeństwo Jozafata poruszyło całą Polskę katolicką. Wielu katolików teraz dopiero zrozumiało, czym jest Unia. Natychmiast też rozpoczął się proces kanoniczny. Jozafat został beatyfikowany przez papieża Urbana VIII w 1643 roku, kanonizowany w roku 1867 przez Piusa IX. Jest patronem diecezji siedleckiej i drohiczyńskiej, zakonu bazylianów, Rusi, Litwy i Wilna. Relikwie świętego Jozafata przebyły prawdziwie tułaczą drogę. Były one składane w miastach Białorusi, na Litwie i w Polsce. W 1667 roku powróciły do Połocka, ale już w 1706 roku w obawie przed profanacją zostały umieszczone w Białej Podlaskiej. Po kanonizacji carat zażądał ukrycia relikwii. Zostały one przewiezione do Wiednia, a od 1949 roku spoczywają w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie. Relikwie lewej ręki świętego Jozafata wraz ze skromnym pierścieniem biskupim znajdują się w Bazylice Serca Jezusowego na Pradze w Warszawie. Z okazji 300-lecia męczeńskiej śmierci świętego Jozafata w roku 1923 papież Pius XI wydał ku jego czci encyklikę Ecclesia Dei Admirabili. Módlmy się. Wszechmogący Boże, wzbudź w swoim Kościele ducha, którym napełniony święty Jozafat dał swoje życie za owce, abyśmy przez jego wstawiennictwo, umocnieni tym duchem, nie wahali się oddać swojego życia za braci. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Chrystus, Chrystus, Chrystus.